Najbardziej to Jaśko jest pokrzywdzony. Co sądzisz o dzisiejszych żartach? Ja nie znam żadnych. Nie znasz? Nie, o kabarety jakieś telewizji. O dzisiejszych żartach. Ten kabaret jest jakoś tak przeżarły, tamte kabarety zeżarły. To może nie jest eleganckie, co mówię, ale one zjadły, no, silniejsze się okazały. To jak z tym pieniądzem tanim i gorszy pieniądz odbiera lepszy. Nie wiem, czy gorszy, taki ładny, może taki. Stelsie, historyczne modele, współczesne lotnictwo. Łódź zostanie gospodarzem międzynarodowej wystawy Leonardo da Vinci Energia Umysłu. Co będzie można zobaczyć? Po pierwsze rozgwieżdżone niebo w ramach promocyjnych seansów w planetarium EC1, a w części zachodniej będzie można zobaczyć ożywioną dawną elektrownię, przejść tak naprawdę przez różne pomieszczenia, samodzielnie je zeksplorować, zobaczyć jak energia elektryczna na bazie węgla powstawała i jak te maszyny były wykorzystywane w początku XX wieku. Wystawa będzie specjalnie przygotowana dla odwiedzających, mówi prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Zaranżujemy w pałacu taki kącik melomana. Będzie kilka zaprezentowanych sprzętów łódzkich zakładów radiowych Unitrafonika, ponieważ będziemy tym sposobem zapraszać na lipcową wystawę właśnie tych gramofonów produkowanych tutaj w Łodzi i też przez to będziemy chcieli znaleźć dawnych pracowników tych zakładów. Otwarcie tej niezwykłej wystawy planowane jest na jesień 2017 roku w EC1, oczywiście w Łodzi. No a co ta Ewka Ziona się podziewa? Ona tam gdzieś wylądowała. Tu. Kultura. Ale u siebie pod Warszawą. Marcin Malarewicz, zapraszam. To będzie gratka dla dzieci i młodzieży. W środę, 1 czerwca, zaczyna się festiwal. No jak ktoś ma 2-3 pokoje, to wiesz. Będzie można obejrzeć kina Kluna, Wisła i Multikinie Ursynów. A ona wielka jest. Agata Kruściak rozmawiała z kina Wisła, do kina Luna. Co w tym roku fasuje. Można obejrzeć, co w programie. W programie mamy... Ale ona taka, że gdzie wejdzie, to jej się wszystko nie podoba. Konkurs młodzieżowy i dziecięcy w kategoriach krótkometrażowy i pełnometrażowy. Jak była na wystawie, to popatrzyła się i wyszła. No to trzeba było zostać. Mamy 9 filmów konkursowych pełnometrażowych. A że ludzi dużo, a 3 galeria, 30 krótkometrażowych. W konkursie młodzieżowym mamy 6 tytułów długich i 8 krótkich. I oczywiście każdy uważam, że należy zobaczyć. Natomiast z takich moich ulubieńców to jest na przykład Nowa Klasa. Jest to film od 11 roku życia, który rekomendujemy. I opowiada o nieśmiałym... Oni po prostu chcą tylko pieniędzy i ludzi napędzają do kin. Jego młodszy brat oczywiście świetnie sobie radzi. Głupie te filmy są niektóre, aby ktoś płacił na bilet. Zawsze bym chciałby, żeby ci najfajniejsi go polubili, zaakceptowali, wzięli do swojej paczki. No ale przyklejają się do niego... Ale wiesz dlaczego to mówię? Dlatego, że teraz nie ma żadnych ideałów, jak kiedyś były ideały. Ludzie szli z ochotą do kina, prawda? Te filmy wybierają młodzieżową grupę programową, bo taki jest nas zwyczaj, że ta młodzież decyduje, co się ostatecznie w konkursie młodzieżowym znajdzie. I na przykład film otwarcia sekcji młodzieżowej w piątek 3 w kinie Luna. Przy udziale reżysera Petra Kołca będzie film Chyba Śnisz o dziewczynie, która trenuje parkour i chce należeć do bardzo męskiej grupy parkourowców z Pragi. Bardzo serdecznie polecam. No jedna z moich takich ulubionych sekcji w tym roku to jest sekcja rozśpiewane filmy. Pokazujemy filmy, które można śpiewać i które zachęcamy, żeby śpiewać podczas seansów. I tak? Pokażemy to od Akademii Pana Kleksa poprzez Polskie Rusze, West Side Story, W Maksymalon, a nie lepiej krótkie spodnie założyć, a nie mówię wam, krótkie spodnie. Nasze kino festiwalowe są tak jak w ubiegłym roku 3, czyli kino Wisła, kino Luna i multikino Ursynów, wszystko na milimetra. Startujemy filmem otwarcia dla dzieci, jest to film Łapa, węgierski, z okazji tego też, że Węgrzy w tym roku świętują i mamy rok kultury węgierskiej w Polsce. 3 zaczynamy młodzieżowy konkurs i kończymy 12 w niedzielę już ogłoszeniem wygranych. I czy szykują się jeszcze jakieś dodatkowe atrakcje, ciekawi goście? Oczywiście, mamy sporo
reżyserów, mamy sporo ekspertów, po bardzo wielu filmach są dyskusje i spotkania. Mamy, jak oczywiście ja się na szanującym się festiwalu dla dzieci i młodzieży, również całkiem bogatą ofertę warsztatową. Oprócz tego, że oglądamy filmy, to uczymy się, jak je robić, więc można spróbować swoich sił w dziedzinie scenerii pisarstwa, w dziedzinie scenografii, charakteryzacji. Można spróbować zrobić film na przykład z całą rodziną, a tym, którym się trochę zmiedzi siedzenie w kinie, można sobie wybrać na warszawski spacer kinowy i zobaczyć bardzo interesujące lokacje, które wystąpiły w polskich filmach. Mamy też taką ofertę warsztatów psychologicznych. Można wspólnie z naszymi ekspertami porozmawiać w kontekście danych filmów, jak na przykład Cały Nasz Świat o przemocy w szkole, o bullyingu, w kontekście wspomnianej nowej klasy o nieśmiałości. Bardzo wiele w tej ofercie jest warsztatów też za darmo, więc bardzo serdecznie zapraszam na naszą stronę www.filmowtrampkach.pl i proszę sprawdzać, na co jeszcze są dane miejsca. Mam też fajne wstępy na niektóre programy, na niektóre seanse, szczególnie te, które uważamy, że są bardzo ważne ze względów rozwojowych, bo warto o pewnych rzeczach wiedzieć. Jest to na przykład pokaz filmu To ja Malala, ona stoletni laureat Nagrody Nobla Pokojowej. Będzie też dyskusja po tym filmie i też takie specjalne spotkanie z pokazem krótkiego dokumentu o bohaterce, spotkanie z Lizzy Velasquez. Jest chora na genetyczną chorobę, która nie pozwala jej organizmowi budować tkanki mięśniowej. I ona musi 8000 kilokalorii zjadać dziennie, żeby w ogóle utrzymać się przy życiu. Jej uroda odbiega znacząco od standardów, które są wokół nas i nie wygląda jak dobry, jak zdrowy człowiek. Ona po prostu doświadczyła bardzo intensywnej przemocy w internecie, cyberprzemocy. Zamiast się złamać, to przykuła to na swoją siłę i jest teraz jedną z bardziej aktywnych działaczek na rzecz przeciwdziałania przemocy w internecie. A dokładny program wydarzenia znajdziecie na www.kinowtrampkach.pl. Kultura. Może jestem na Facebooka, dałem numer prawo, to jeszcze w ogóle nie ma co. Dziaduwa już śpiewa. Te żydowskie piosenki są okropne. Ale ci rady się błędka. Spodenki też okropne. Przy rozmowie z dziećmi to raczej byłby taki właściwy Steve Irwin. To jest po prostu największa kupa, największego ssaka do zła. I bierze tam mnie, żeby patyki nie pogąchali się od śmierci. Wchodzi dzisiaj w sensie straszliwie zadowolona. Ja nic nie biorę. Chodzi o to, ja że mam to, że to jest też niezwykła przygoda, że tam się dzieje, że to nie jest facet na kamień, ten siedzi. Ale masz mokro, zaraz się zaziębisz, kurczatko. Będzie to straszliwy proces, tylko po prostu, żeby można to dotknąć, pomacać i w ogóle coś tam przytulić. No a ty, bo wiecie, ludzie myślą o was, jak sądzę. Czy jeden szedł w przestrzeń, drugi najbardziej znany przyrodnik w Polsce. Na chwilę trzeba założyć, bo jak wyjdzie, to jest różnica i on momentalnie będzie chodził. Nie ma tam, gdzie są. Ma czy nie ma, to bierze się tylko na chwilę. To nie to, że on cały czas znosił, nie bądźmy moherowi, nie bądźmy ciemni, to tylko na chwilę potem by zabrał. Tylko o to chodzi. W czatkach nikt nie będzie chodził. Teraz to chodzą buty zimowe, mają kozaki, skóry, grube po kolana, w lecie i w czapkach. A właśnie o to chodzi, że młodzi ludzie, trzeba się patrzeć trochę, co się dzieje dookoła. Ja dobrałem specjalnej edukacji, to jest. Ja kiedyś bardzo takie te kozaczki i w zimie specjalnie chodzę w zimowych butach. No teraz to nie. W zimie to się chodzi w zimowych butach. Ale te kozaczki, jak ja proszę ciebie miałam tutaj pod nosem pełno butów brata, to ja zakładałam buty za darmo. Ja mieszkałam w sklepie, gdzie buty sprzedawałam. No damski, no. Może być, damski to nie. Nie, to jest właśnie czymś otaczającego nas świata. Myślę, że ja trafię na ojców przestać. Dlaczego pisałeś wtedy o tych nie? Bo to mnie interesowało. Kiedy cię to zaczęło? Nie, zaczęło mnie interesować.
wieku nie wiem, jakbyście mnie zapytała, kiedy zacząłem oddychać. Nie za bardzo pamiętam. Więc to jest prosto. Natomiast ja miałem to szczęście, żeby mnie tego nikt nie zabił. A przecież ty miałeś swoje też performance. I trafiłem na bardzo na oborączkowanie jastrzębi w Puszczy Kampinoskiej. A profesor Luniak nauczył ptaków i też dał jakieś takie... A gdzie cię uczył profesor ptaków? Były takie kluby. Były takie kluby. Nie, bo ja myślę, że będę nosić dziś. Nie teraz. Jednak trzeba będzie tak, jeśli już nie przyjdzie ta pasja do ciebie sama. Nie, pasja przyjdzie. I nie. Bo ja z kolei mam trochę inną historię. Znaczy, rzeczywiście moje otoczenie, ja przede wszystkim jakby złapałem tego bakcyla poprzez kontakt rzeczywiście ze zwierzętami, chowałem się ze zwierzętami. Natomiast ja nie miałem w swoim otoczeniu ludzi, którzy znaliby się na przyrodzie, którzy by sami we mnie jakby zniecali tę ciekawość. Gdzie ty się wychowywałeś? Wychowywałem się w miejscowości 70-parotysięcznej, w Stargardzie Szczecińskim. Natomiast ten kontakt ze zwierzętami, nie ukrywam, olbrzymie... Nad wodą. Tak, nad wodą, głównie nad jeziorem. Nie ukrywam, że również problemy przyrodnicze Davida Attenborough miały olbrzymi wpływ, ale ten kontakt ze zwierzętami, szkolne kluby, znaczy turystyczne, które funkcjonowały wtedy, kiedy robiło się weekendowe wycieczki w teren, gdzie rzeczywiście wychowawca, powiedzmy sobie, pokazywał nam, jak wyglądają poszczególne gatunki drzew. To nie była jakaś głęboka wiedza ekologiczna czy też przyrodnicza, ale ona generalnie pokazywała te możliwości. No i później od kwestii związanej z kontaktem z zwierzętami bardzo szybko przeszło na prawa zwierząt. Już w wieku kilkunastu lat brałem udział w pierwszej demonstracji takiej antycyrkowej, która była organizowana w Stargardzie Szczecińskim, która się zakończyła w ogóle jakąś taką totalną porażką ze strony policji, która przechodziła z mundurów milicyjnych w policji, no i musiała nagle taką gromadkę młodziaków w pewnym sensie zdominować i rozwiązać nielegalne zgromadzenie. Rozwiązanie, w tym sensie, że część osób zostało wywiezionych na komisariat, tam spisanych, część zostało opuszczonych do domu, natomiast demonstracja została uznana za nielegalną. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, gdzie mamy mnóstwo rosłych milicjantów, którzy w pewnym sensie swoją siłą i determinacją rozbijają grupę młodych ludzi, najczęściej dzieci, którzy trzymają w rękach transparenty uwolnić słonia. Jest to było dość komiczne, ale to doświadczenie gdzieś tam we mnie pozostało i poniekąd było rozwijane przez moją ciekawość. Czyli... No tak, ale wiesz, ja mówię o tym, że ktoś jednak was na te wycieczki zabrał za miasto, tak? Że ci nauczyciele, tacy, że to był też kontakt z jakąś osobą, która powiedziała: okej, będziemy jeździć teraz na wycieczkę. Wydaje mi się, że to jest ważne, że się trafią na taki kierunek. Ja mu napisałem SMS, on nie odzywa. Staram się nie odmawiać. Ludzie się pytają, czy coś mogę pokazać na mapie w Puszczy. Tak? To zawsze uważam, że może gdzieś tam jest jakieś dziecko w tej rodzinie, które po prostu zobaczy, że ubrał taką klikę w mózgu, że po prostu, że zostanie to na całe życie. Bo ja tak miałem. A też z takich spotkań z dziećmi, zresztą słyszałam też pytania, jakie padają do ciebie, Adamie, na spotkaniach tych autorskich. Z takich pytań dzieci też wynika, że dzieci często są zainteresowane tą egzotyczną przyrodą. A tak tu już niedługo zdechnę, że kupujta. Ja tu zdechnę, moja siostra dzwoniła. Ta ruda tu była, robiła zdjęcia. Tak, było kiedyś często bardzo, bardzo dużo wiedziały o egzotycznej przyrodzie, natomiast teraz to jest coraz rzadsze. I te pytania dzieci też na przykład, ja wiem jedno, że mnie zmuszają do myślenia.
to na przykład pytanie dziecka, jaki jest naturalny druk wilka. No było tak, że w pełni A ja nie się umawiam, a nie z nim. Bardzo dobre pytanie. Jaki jest naturalny druk wilka? Co za człowiek? Jeszcze raz znoszące choroby. Jak tak będzie? Na przykład zakładałem psy. To jest to, co ogranicza liczbę wilków. A na co na to A o Korniku teraz będziesz pisał, jak rozumiem. To będzie książka dla kogo? Dla dzieci, czy jednak dla... Tak, nie mamy. Sobie przystało, że będzie taki łatwy, złotwy powód. Ja nie robię. Ale tak naprawdę robię to samo. Czacek musi być czysty, jak pójdzie na wybieg, będziemy go zalały. To będzie pomysł dwutomowy o umarłym lesie. Będziemy Korczacka musiały sprzedać jak najwięcej pieniędzy. Wielu ptaków zależnych od dziupli, od matkich drzew, no i od gradacji korony. Ale to nie będzie miało nic wspólnego z walką o puszczę? No, bardzo dużo będzie miało wspólnego z walką o puszczę. To jest właśnie specjalnie wymyślone na tą specjalną okazję. I to będzie się nazywało chyba nieumarły las. Nieumarły las. Może umarły las, już nie pamiętam. W każdym razie mam do tego historia ma być, opowiadać o tym, że żyje sobie mała westernowa społeczność, no. Przyjeżdża nowy szereg, dzień się tylko często, to miasteczko, zobaczcie, to jest bardzo... Ja nic nie chcę. Dobra, ubieraj się, nie interesuj się. Dobra, nie, bo nie mógł, nie mógł. Nie mógł. Nie wie, że martwe drzewa dla ciebie są bardziej potrzebne. Nie mógł. To jest możliwe. Powiedzcie mi, że z tych dzieci wyrastają tacy dorośli, którzy po prostu nic nie rozumieją. Coraz żywiej, coraz więcej dorosłych rozumie, znaczy się przyroda. Dużymi ludźmi, z bardzo drogimi farafami, albo po prostu ludzie chodzący w przyrodzie. Takie zresztą badania były robione nie pokazujące, że bardzo dużo Polaków korzysta w jakiś sposób z przyrody. A jak wy korzystacie z przyrody? No, można powiedzieć na co dzień. Nie, bo jest za krótka. Jeżeli bym się znalazł na takiej platformie i podczas akcji Greenpeace'u najwięcej czasu spędza się na czekaniu, to zdecydowanie wykorzystałbym promienie słoneczne. Ale tak na co dzień są bardzo fajne badania, które pokazują, że nasze przebywanie w lesie chociażby, w otoczeniu drzew przyrody, powoduje, że wystarczy często jedna godzina, że nasza koncentracja poprawia się o 25%. Są takie rzeczy, które po uświadomieniu jakby zmieniają często nasz styl życia. Ja staram się, idąc do pracy, jak najwięcej czasu spędzić, nawet jeżeli muszę nadłożyć drogi, to tylko po to, żeby przejść na przykład jakimiś parkami, żeby gdzieś się zatrzymać, żeby sobie pomyśleć, poddychać. Las to jest coś niewiarygodnego. No, jesteś w lesie? No, myślę, że nie ma tygodnia, w którym nie byłbym w lesie. Co pan wie o lesie? Prawda jest taka, że jeżeli ktoś ma problem ze znalezieniem czasu, to pies. Zachęcam. Adopcja psa ze schroniska. Pies wyciąga nas na spacer i powoduje również poprzez... No w tej Warszawie to raczej same są psy. Tak warczą tutaj, wiesz. Tutaj jak za 15, czy ile pierwsza biegnę z tego, na Sylwestra, to na rogu leżał facet twarzą do chodnika i nad nim jest policja i straż i ludzi pełno. I albo ktoś go dorąbnął, albo upadł, może zemdlał, może zawał serca. Tak tu na tej Saski ciemno, nieprzyjemnie, że aż dziwne, że to w Warszawie. Ile czasu trwa ta wędrówka? Nie,
No uwieraj się, uwieraj się. A może zadzwoni do klubu kajowskiego, bo mam numer tu spisane, co ci pokazywałem. Albo ty idziesz gdzieś, albo ty nie idziesz. A co ci? Jest to ci umówiony. Jak masz takiś nie wiadomo gdzie, to ci nic nie uda się. Ja nie znam żadnego Ryśka. Co ty mi tu jakiś Ryśku? Odpowiedzialna za tą grupę. Nie, bo przyjeżdża do Warszawy. W grupie przewodniczek, dwie osoby, które się razem jako małe wspólnota wybierają na wyprawę, jest jedna osoba, która odpowiada za te formacje, które też w ciągu roku indywidualnie w nim pracuje. Na tak zwanych śladach ognia mamy taką książeczkę, które nam wyznaczają kierunek naszej formacji. Ale raz przeskoczyłem. Nie, nie wolno. Wolno, bo jeszcze.